to zastępca prezydenta miasta, pana Andrzeja Wnuka. Proszę państwa, znajdujemy się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. W dniu dzisiejszym została otwarta wystawa z okazji stulecia istnienia Polskiego Związku Tenisa. Możemy na obrazach podziwiać historię, kulturę i tradycję tenisa w Polsce. Gorąco zachęcam. Wystawę można oglądać do dnia 8 grudnia. Dzień dobry, Mateusz Ferenc, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Udało się dzięki właściwie współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Zamojskiego Klubu Tenisowego Return, przy współpracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Media, które reprezentował pan Janusz Kawałko i bardzo, bardzo pomógł nam w tym, żeby to oto, które widzimy za moimi plecami, wystawę sprowadzić do Zamościa. Wystawa odbyła się w trzech miejscach w Polsce. To jest czwarta, że tak powiem, edycja. Cieszymy się, że będziemy mogli właśnie zamojskiemu społeczeństwu przekazać, pokazać tą historię polskiego tenisa, która nie jest już taka młoda. Stulecie tenisa w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego w Polsce. Janusz Kawałko. Skromnie cieszę się, że wystawa z okazji stulecia funkcjonowania, istnienia Polskiego Związku Tenisowego w Zamościu, zawitała do Zamościa. Bardzo się cieszę, bowiem Zamość jest jednym z bardziej prężnie rozwijających się ośrodków tenisowych w naszej części kraju, a także w Polsce, jest dostrzegany również przez Polski Związek Tenisowy. Wystawa organizowana przez moje Stowarzyszenie Dziennikarzy Media w Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Media, ale także przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Tenisowego. Cieszę się bowiem, młodzi ludzie, którzy trenują w klubie tenisowym Return, w Zamojskim Towarzystwie Tenisowym Klubie Tenisowym Return, mogą zapoznać się z historią tenisa, co nie jest takim na co dzień elementem, gdzie zaglądamy do historii, do książek, do przekazów. Tutaj na planszach prezentujemy historię tenisa, począwszy od XVI wieku, ale później jak rodził się tenis w Polsce i w ogóle jak zrodziła się organizacja tenisowa, ale pokazujemy również sylwetki najwybitniejszych. Wystawa prezentuje sylwetki najwybitniejszych tenisistów w Polsce, począwszy od Jędrzejowskiej, poprzez Fibaka, Radwańską Agnieszkę, poprzez Igę Świątek, aż do Hurkacza. Więc bardzo ciekawych elementów można się tutaj doczytać, zapoznać. I chciałbym też podkreślić, że wprawdzie nie ma w treści tej wystawy, ani na planszach, nie możemy dostrzec informacji o tym, ale tenis w Zamościu również był obecny na przełomie XIX-XX wieku. Tutaj ogromną rolę w promocji tenisa w Polsce również odegrał hrabia Maurycy Zamojski, 15 ordynat, który grywając na kortach w Warszawie, na kortach między w Wilanowie, ale też w innych obiektach, bardzo prezentował bardzo piękną formę, bardzo piękną technikę gry.